Halo, halo, z tej strony Prezesziaro, witajcie kochani widzowie na kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015, na kolejnym let's playu, chociaż miało ich nie być na moim kanale. Dzisiaj lecimy z wykopkami, właśnie teraz szwagier pojechał z Graszką i z Haleną do domu po obiad. Szwagier coś zaczęło suszyć, tam Halena coś tam, saranie jakieś miała, a Graszka pojechała mi właśnie po kiełbachę. No ja zostałem na polu, właśnie skończyłem drugą stronę kopać. Przyjechał właśnie szwagier Feldken 235 z turbo, z turem, z przyczepą z innego pola, wyładowali przed chwilą, a ja cały czas walczę, teraz właśnie mam przerwę, pilnuję tu maszyn na gospodarce. No co, na dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko się dowiecie, zaraz. No co, właśnie sobie kopiemy, tak jak za komuny. Fertkiem, kopaczka i ręcznie, właśnie Halena i Graszka wiadrami do wiader zbiera, a szwagier chodzi, wywala na przyczepę. Pusta przyczepa, przed chwilą przyjechał z innego pola, wyładowali, a ja fertkiem, tak jak u wujka w wakacje, kopię sobie kartofelki. Tak, super się cieszę, że Ferdek jest tak zrobiony jako skala, że zobaczcie, pasuje między redlinami idealnie. No tak jak w realu dosłownie. Nie w sklepie realu, tylko w realistycznym życiu. Widzicie, redlina jest tu. Tu jest redlina. No, co tutaj nowego doszło, to tak. Zrobiłem te pierdoły w kabinek, jak mówiłem. Gąbka, wiatrak, lusterka, to tam chuj, wiatr ten, wycieraczka ten tego, Jasiu tego, jak to mówią. Co tam, no. Widzimy, teraz jest kabina już na teksturach Udnim. Wejdę, będzie lepiej wyglądać to wszystko. Widzicie? Są takie miejsca jakby brud czy coś. Jest ankieta. Pod tym odcinkiem piszecie tak. Hashtag pierwszy. Wykopki za komuny. Hashtag drugi. Lecimy po 5000 subskrypcji. Hashtag trzeci. Ankieta. I właśnie pod tym hashtagiem piszecie swoją propozycję na temat tego Ferdzia. Czy kabina ma mieć tekstury takie jak u mojego wujka na kanale Mafia Grabina? Właśnie, lecimy na mojego wujka kanale do 1000 subów. Ferdek zostanie wydany na ponad 5000 subskrypcji na moim kanale oraz ponad 1000 subskrypcji na wujka kanale. Wujka kanał tak się nazywa, jak jesteś nowym widzem. Mafia Grabina. A ja jestem Prezesziaro, tak. O Jezuniu, Matko Święta, co żeś Dominik zrobił? Wiadro, łochku. Fajnie. Nówka kopaczka kupiona tydzień temu z PGR-u, a już zarysowana. No nieźle. Pioner, chyba Piotr tu miał być. A, nieważne. Dobra, nieważne. Więc tak, bo albo będzie czarna kabina tak jak stras i drzwi będą do wyboru. Na drzwiach będzie kolor taki jak na blachach, czyli jak będzie żółty feltek będą żółte drzwi. Albo robimy takie kolory jak mój wujek. I tak go realistycznie chcę odwzorować realistycznie wujka fartka. Jeszcze dużo brakuje, między innymi silnik. Bardzo dużo brakuje jeszcze elementów przy silniku, ale to nadrobimy w wersji V1.1, obiecuję, oraz zrobimy konfigurację lusterek. Jest konfiguracja lusterek, ale to zaraz wszystko wam wytłumaczę. Zrobimy taką konfigurację, że będzie tak. Te lusterko, czyli taka jak w seriach dużych Ursusów. Lub zrobimy oryginalnie, czyli pod kątem prostym przybliżę wam, o co chodzi. Jak mamy tą belkę, to idzie wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż. I nie tu do góry, tylko dalej lusterko idzie tak wprost. Zrobimy dwie konfiguracje tego lusterka. Oraz zrobimy lusterka nowe, czyli jakbyście kupili nowe. Co tak, więc przejdziemy się kawałek. Dołączmy tego Ferdzia. Hashtag kolejny. Piękne dźwięki Perkinsa. Napiszcie hashtag 3P. O. Coś takiego. Teraz trzeba się ustawić na nowo. Włączmy maszynę. Przejdziemy się tylko kawałek. No tutaj kabina jest wygłuszona. Jak widzicie, wiatrak pracuje. Wycieraczka też pracuje, jak pada deszcz. No gąbka to wszystko do teksturowania, czekam na modele od Patryka.
Była do kapłani? Dobra. Coś... Kamienie są w polu i dlatego ta kopaczka tak szaleje. Działać. Tak, Fedka to jest mój koń pociągowy od nowości na farmie, a Fedek 25 Turbo jest nowym nabytkiem, kupiony gdzieś tam z Warmii Mazur, dlatego ta sesja jest warmińsko-mazurska. Tak, to jest gospodarstwo za komuny oczywiście, a powinienem to wam dodać. Teraz Fedek ma alusy szare, siwe, alusy, tak, alusy. Nie, jakieś tam felgi czy coś, alusy, alusy, jakieś tam felgi, najlepsze. Ma teraz siwe. Nie no, dobra, dzieci, żebyście nie pomyśleli, że Ferguson jeździ na alusach, nie na zwykłych felgach metalowych, więc to są zwykłe felgi, tylko ja teraz się teraz ześmiałem, bo też wiele osób nas powie, o, Ferguson ma alusy, felgi od kiedy? No tak, to jest w tych czasach. Dobra, starczy tego. No to tak ładnie pracuje sobie Fergio. Co tu doszedł ten zaczep, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, że trzeba dorobić. Więc zrobiłem. Nie wygląda w ten sposób w oryginale, ale no właśnie miałem kłopot odzorować, bo nie miałem żadnego zdjęcia, nawet na internecie nie mogę znaleźć nic takiego. A u Wika też mi nie było. Więc zrobiłem takie chuju muju, ale jest. To się też kiedyś tam poprawi. Nie ma co. Znów to samo pozrobiłem. Zapomniałem złożyć zaczepu do kopaczki i taki bóg się powstał. A to samo jest w tamtym wędku, tylko że tam jest zaczepiona przyczepa. Zaraz wam pokażę co i jak. Tak, żeby nie było kopii pytań. A tu jest zaczepiona przyczepa i znów to samo. I śruba sobie tak wisi. Nie pokazano w poprzednim odcinku wam beleczki, beluni, belki, hashtag belka piszecie, jeżeli oglądacie oczywiście. I tu mamy belkę z zaczepem. Zaczep służy głównie do rozrzutnika, czy do jakiejś przyczepy na dolny zaczep, że można sobie sterować do góry, do dołu. Wejdziemy sobie, odpalimy Fertka Turbo. Stwierdziłem, że zrobię też konfigurację w wersji V1.1, jak będę miał dużo czasu. Sobie też dźwięk, konfigurację dźwięku, czyli turbo będzie miał turbo, powiedzmy dźwięki od tam, od Parkinsa, od 60, bo od Fertka to nie widziałem turbo jakichś dźwięków. Są jakieś dźwięki, ale są bardzo słabej jakości na YouTubie, więc nawet nie ma co tutaj pobierać i ciąć. Ale to wersji V1.1, na razie wersję V1 trzeba skończyć i wydać tak na te 5000 minimum subskrypcji. I przypominam, minimum 1000 subskrypcji na mojego Wika kanale, bo chcę już tam na tego kanale, co też prowadzę, chcę już bić te 1000, tak żeby wujek miał możliwość dodawania postów na kartę społeczności. Więc tak, teraz przełączymy sobie. Widzicie? Belką można sterować do góry, do dołu. Fajny bajer, co nie? No ale widzicie ta animacja tych łańcuchów, jak się podnoszą, wszystko ładnie unosi. Tego żaden Ferdek nie miał wcześniej do farminga. To jest wszystko nowka, nieśmigane, widzicie? Doszedł oraz wybór, jak wybieramy kolor black, to i wybieramy, co jest, mam dobra, człowiek przyzwyczajony do farminga 15, to teraz ciężko ma przyzwyczaić się do 19. Jak wybieramy kolor blach, to i wybiera się automatycznie kolor też osłony silnika, czyli jak jest ciemny, tutaj taki bardziej czerwony, bordowy, to i bordowa będzie osłonka. To tak, tyle. No tak właśnie wygląda Fergio na z turbem. Zakładamy ramę do tura. Brak zaczepu. Rama do tura nówka, no nowo wymodelowana, widzicie? Zaczep wszystko porobione jak w realu. Cały czas mówię, że nie w sklepie real, tylko jak realistycznie, bo raz do mnie typek napisał, że jakim real, że w sklepie? O, trzeba się trochę walnąć w łeb, co on pomyślał, ale dobra, miesza o to. No tur oczywiście 3-sekcyjny. Jeszcze nie miałem czasu usiąść i zrobić te 2-sekcyjne, ale się zrobi. Czekam na modele, resztę modeli. O kurwa, korek zrobiłem. Trzeba iść go usunąć. Czekam na resztę modeli. Jak jeździsz, ty penisie? Ale fajne alusy ma, nie ma co.
Widać, że Passat. Widać, że Janusz. Jedź ta chuje, jedź ta. BMK, Citroen, a tutaj jakiś Nissan, druk może, nie wiem. Nieważne. Na czym ja skończyłem? A właśnie, czekam na resztę modeli od Patryka, które w kabinie są te elementy, tak? I muszę je do końca, musi on oteksturować, ja wtedy wrzucam je i już sobie ładnie wszystko będzie ładnie działać. Podoba mi się z tej strony po te słońce Ferdek. Ten ubudzone koła tak co nieco. No podoba mi się, fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. No co tu jeszcze wam powiedzieć? A tak, zapomniałem no, też na poprzednim odcinku wspomnieć o tym obciążniku, którego zobaczyłem na internecie i mi się spodobał. Fajny pomysł. Ktoś na internecie opisał, że znalazł na złomie 15 obciążników od Ferdka 255 25 kilo. No i z tego zrobię obciążnik. I właśnie wam pokażę o co chodzi. Tylko najpierw zrobię zdjęcie tego Ferdka w tej sytuacji. Nie, no kuzi. Cyk, zdjęcie zrobione. Ja tu podsunę to nie bardzo. A jeszcze takie zdjęcie można cyknąć. Coś takiego można cyknąć. Cykamy. Cyk. Wchodzimy do sklepu. Obciążniki. Tak. I tu jest obciążnik od Ferguson'a. 200, nie, on ma 400 kilo. Jest tak 2, 4, nie, chyba nie będę liczyć, tam jest 15 czy 16 obciążników. Na internecie to znalazłem, że człowiek belkę, do belki dospawał obciążniki, ramę i taki i zrobił obciążnik. No mi się spodobało, no mega, mega to wygląda. Zobaczcie. Obciążniki poustawiane krzywo, tak jak to w Polsce robią typowy mechanicy, aby tylko na odpierdol. No do tego belka wspawane, wszystko wyspawane. Tak, jest, jest. Zaczep jest, jest. No. No i takie coś zrobiłem. 400 kilo to ma ważyć, można tak powiedzieć. Policzymy obciążniki, plus rama to niecałe 400 kilo, ale już nie będziemy tu się bawić jakiejś dokładności. Można też wybrać zawsze kolor. Taki czy taki, żółty, to bardziej pomarańczowy jest niż żółty, ale się zmieni. Te colory, jak to mówią, czarny, fajny też. To samo można jej zmienić ten zaczep. Na przykład nie dać ten czerwony, o widzicie, już mamy taki obciążnik. Kupujemy i mamy już przeciwwagę na tył do traktora do tura. No ale jeszcze jest ta właśnie belka, co mówiłem, nie, to są traktory. Kupimy wersję taką, o, najtańszą wersję w sklepie, jak ona wygląda. Koła jeszcze, a jeszcze są koła otwartka od 35-12 Rususa. Wspomniałem wam pokazać, nie, chyba nie pokazałem. I do tego, nie wiem, 18 z przodu. Płotniki. No to taki, wiecie, to już jest taki bardziej większy ten traktor, no 18 z przodu koła i z tyłu szerokie. No, to już jakoś inaczej to wygląda, zawsze wiecie, lepiej się takim czymś jedzie. To jest ta zwykła wersja, standardowa. O, zobaczcie, widzicie, to już jest taka różnica. A to jest ta większa wersja, odpalimy sobie. Znów zapomniałem ten zaczep poprawić, no jest. O jest, znów zapomniałem, no nieważne. No i tak to wygląda, możecie się spojrzeć na koło jak odczepię oponę, znaczy jak ona się od razu, gdzie tak to podnosi się, bo to trochę waży, tak, 400 kilo to jest prawie pół tony. A jeszcze wam pokażę Ferdka z tymi zaczepami, o co chodzi, bo też zapomniałem wytłumaczyć na poprzednim odcinku. Wchodzimy, dobra, już kupię jakiś tam, nie wiem, żeby to się czymś różniło. Nie wiem, nieważne. Konfiguracja silnika, gdzie to jest? No wiecie, 30 jest teraz chyba 2 konfiguracje. Teraz się policzy. Słonka, konfiguracja, zaczep przód, zaczep tył, góra. Standardowy, czyli taki. Ale możemy też zrobić tak, żeby
tylko pod śrubę, tak, że trzeba złożyć znów w sklepie, żeby było można to używać jakoś. Dobra, to tak. Jeszcze belka. Belka. O, spada gdzieś mi. Spadła. Kurde. A no tak, bo tak. Nie wiem, jakiś bóg ma ten farming, że ponownie kupując belkę czy jakąś małą maszynę, to ona spada. No właśnie, nie wiem czemu, ale zaczep tył. Kolor. Tak. Dobra, już niech tak będzie. Nie powinna. O, nie właśnie, dobrze jest. To jest ten ferdzia. Z tym zaczepem, widzicie, ta się, jest różnica. Samo i ten łańcuch zaraz będzie. Oku. Derby. Trochę zamotałem, nie potrzebuję kupić masz tych kartków, ale dobra, nie ważne. Ważne chodzi o to, że jak zakładamy tą belkę. Założyłem. Chodzi o to, że jak chcemy założyć belkę, to albo zakładamy ją pod taki zaczep, a pod ten zaczep to musimy to jednak śrubę poprawić tak, jak byłaby tu, bo no, to tak ładnie wygląda i w ogóle, i ten tego, Jasiu tego, jak to mówią. Dobra, teraz kupmy wyróżnik i coś, co ma na dolny zaczep. Zaczep? Tak. Tak ma zaczep dolny. Teraz mogę sobie sterować. Trzeba przełączyć maszynę. Idzie góra dół. Teraz mamy nisko. Wysoko. To tak działa. I tu jeszcze miałem pokazać. A, ten zaczep miałem pokazać. Tu jeszcze to pokazuję. Patrzcie na łańcuch, który trzyma śrubę. Gdzie? Teraz śruba jest używana, łańcuch jest rozpięty, a teraz jest wszystko zapięte. No to takie bariery też. No to już było w poprzednich wersjach, ale tego jeszcze chyba nigdy nie pokazywałem. I to tak zostało. No i jeszcze te ładne naklejeczki to doszły, to ta tablica. Nie, warmińsko-mazurskie to nie jest chyba ZST. A już nieważne. Już nie wiem, nie będę wnikać w tu wiedzę. Policzymy sobie jeszcze te konfiguracje, bo wiem, coś doszło. A doszło. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. No i tutaj mamy 6, to jest 37 konfiguracji. Fajnie, co nie? Super, fajnie, fajnie. To tak, na koniec piszemy. Miały to... Odcinek nawiązuje niby do wykopków, ale jest kolejnym odcinkiem informacyjnym, ponieważ nie jestem za tym, żeby nagrywać let's play, bo jest dużo innych let's play na polskim YouTubie. Dlatego to nie jest let's play, to jest bardziej takie ala let's play, pokazanie fertka i tak dalej. No i przypominam, wydanie fertka, minimum 5000 subskrypcji na moim kanale oraz 1000 na wujka kanale. Minimum, czyli mogę go wydać jak będzie nawet 5100. To nie jest powiedziane, że 5000 równe wpada, ja już go wydaję. Ma być minimum. Tak? Tak. Tak, jeżeli ktoś ma problem, że nie kopałem żadnych ziemniaków, nie pokazałem co, jak od razu mówiłem, to nie jest let's play, na którym kopię ziemniaki, tylko kopię. To jest bardziej odcinek informacyjny, co jak dalej. No, dziękuję za uwagę. Hashtag kolejny i ostatni to jest... turbo. Turbo. Ferdek 235 ma turbo. Hashtag turbo. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się śmiało, siema!